Zebraliśmy się tutaj na proteście rolników w Piotrkowie, ponieważ przycisnęło nas rządy, które sprawuje pan minister. Jesteśmy zawiedzeni tym, że nic nie zrobiono już od roku czasu, gdzie rok temu protestowaliśmy w Łodzi, składaliśmy petycje, składaliśmy postulaty, które do dnia dzisiejszego nie zostały spełnione. Nic z nich nie zostało zrobione. Nie zostały żadne ustalenia, choćby prace nad tymi postulatami rozpoczęte. Wręczamy na ręce pana starosty petycję i myślę, że zrobi z niej użytek i pomoże nam w problemach, w jakich jesteśmy. Panie starosto, w imieniu całego komitetu protestacyjnego prosimy, aby pan starosta wysłał to nasze postulaty do pani premier, jak również prosilibyśmy, żeby przedstawić na sesji Rady Powiatu i podjąć stanowisko popierające nasz protest i też takie stanowisko popierające nasz protest przez Radę Powiatu wysłać. Wtedy daje to większą siłę, że Rada Powiatu również popiera rolników. Dlatego prosimy o takie stanowisko Rady Powiatu. Myślę, że pan starosta jeszcze chce powiedzieć. Szanowni rolnicy, panie pośle, szanowni państwo, ja chciałem bardzo podziękować rolnikom ziemi piotrkowskiej za dialog, jaki przeprowadziliśmy w środę. I tam właśnie niektóre z tych postulatów, które są, jak gdyby są realizowane przez nasz powiat. Ja się cieszę z niektórych tych postulatów, bo mówicie państwo, polski rolnik, polski przetwórca, a konsument, no polski, aczkolwiek chcielibyśmy, żeby nie tylko polski, prawda? My podjęliśmy już uchwałę o tworzeniu rynków zbytu na terenie naszego powiatu piotrkowskiego, jak i również przetwórstwa i właśnie w myśl tego państwa hasła piotrkowski rolnik, piotrkowski rynek i na razie piotrkowski konsument. I to, taką uchwałę już żeśmy podjęli, bo przyjęliśmy strategię i razem z rolnikami będziemy to w pierwszej kolejności realizować. W drugiej kolejności zgodziłem się również być takim wspomagającym właśnie, gdzie postulaty, które nie będziemy mogli rozwiązać u nas w powiecie, będziemy po prostu lobbować wyżej, tam gdzie trzeba, jeżeli chodzi o ministerstwa, bo jeżeli są to takie sprawy, które utrudniają produkcję, które nie idą z postępem, to będziemy razem z wami dalej tutaj lobbować po to, żeby rozwijać przede wszystkim piotrkowskie rolnictwo, jak i polskie rolnictwo. Dziękuję bardzo.